Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co myślę o kurkach w klatkach. Co myślę o kurach, które, słuchajcie, są właśnie zamknięte w klatkach. Najczęściej ze względu na to, że po prostu taki jest rodzaj chowu. Ludzie trzymają te kury w klatkach. Bardzo często jest to dla większości z nas niehumanitarne. One są zamykane. Niestety głównie tylko i wyłącznie dla chęci zysku przez tych właścicieli. Oczywiście tutaj zdania są podzielone, natomiast ja wam dzisiaj powiem, co ja na ten temat myślę, czy uważam, że takie hodowle powinny być usunięte, czy powinny w ogóle istnieć, czy nie. Także zapraszam oczywiście do subskrypcji i do zostawienia łapki w górę. Moi drodzy, na wstępie co najważniejsze, kwestia, jak my w ogóle na to patrzymy. Temat nie jest taki prosty, ponieważ w zależności jak my podchodzimy do tematu, po pierwsze, jeżeli zakładamy, że kura to jest tylko i wyłącznie zwierzę i patrzymy tylko i wyłącznie na ekonomiczną kwestię, czyli tutaj chęć zysku, zarobienia, no to faktycznie ma to jakiś sens. Kury wtedy są zamknięte w klatkach, one żyją wtedy tam rok czy dwa, później już są tak wyeksploatowane, że się do niczego praktycznie już nie nadają, ponieważ mają na przykład światło cały czas, oświetlenie jest doświetlane, są, co powoduje to, że niestety, no jajek jest więcej, ale organizm drobiu nie wytrzymuje, nie jest w stanie się zregenerować. Mają bardzo mało miejsca, jedna bije czy dziobie bardzo często drugą kurkę i jest to oczywiście minus. Natomiast chodzi tutaj o kwestię tylko i wyłącznie zysku. Wiadomo, są one zamknięte, pobierają tylko tyle pokarmu, ile my im damy. Potrzebują, nazwijmy to akurat w tym przypadku, mało miejsca. No i jeżeli patrzymy na kwestie finansowe, no to bardzo się to opłaca. Praktycznie jest to chów, który jest najbardziej opłacalny i największe marże można z niego wyciągnąć. Taka jest prawda. Natomiast jeżeli popatrzymy, słuchajcie, pod względem humanitarnym, pod względem miłości do tych zwierząt, pod względem tego, że no, po to zakładamy małą hodowlę, żeby się jako tako tymi zwierzętami opiekować, po to kupujemy jajka, nazwijmy to ekologiczne czy wolny wybieg, łudzimy się, że te kury mają lepsze warunki niż kury w chowach klatkowym czy ściółkowym. No to wtedy faktycznie te hodowle są złe, powinniśmy je usunąć. Część sklepów już po 2023 pierwsze miały, a drugie po 2025 te duże sklepy, duże dyskonty mają właśnie rezygnować z jaj z chowu klatkowego, natomiast myślę, że to jest na tyle duży biznes, że większość tych sklepów, tych dyskontów niestety lub stety dla niektórych i tak nie zrezygnuje, więc trzeba sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, jak my na to, słuchajcie, patrzymy. Wiem, że tutaj jest większość zwolenników drobiu, czy pasji, czy z hobby, czy w ogóle z miłości do drobiu, raczej nie są zwolennikami tego chowu. No ja raczej, powiem wam szczerze, że też nie jestem, natomiast w pewien sposób rozumiem podejście tych właścicieli, ludzi, którzy mają taki chów. Wiem, że tutaj jest to temat dość kontrowersyjny, ponieważ część z was w ogóle no, nie podziela tego, uważa, że jest to coś złego i ja też to jak najbardziej rozumiem. Oczywiście no, mamy XXI wiek, nie ma co tych zwierząt męczyć, można je hodować w inny sposób. Natomiast jeżeli podejdziemy do tematu, że są to tylko zwierzęta, tylko kury, no to wtedy zupełnie zmieniamy optykę. Przyszłość, słuchajcie, ja przyszłości tego chowu i widzę, i nie widzę, ponieważ cały czas myślę, że będzie rynek na to. Oczywiście są zwolennicy, nawet się porobiły jakieś ruchy, czy to wolnościowe, czy jakieś związki, które właśnie promują to, żeby, czy to otwarte klatki i tak dalej, żeby właśnie zakazać tych zwierząt w klatkach. Natomiast mówię, ja mam trochę inne zdanie na ten temat, tutaj każdy najlepiej, żeby się wypowiedział w komentarzu, jakie wy macie zdanie, co wy na ten temat myślicie. Moim zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, raczej tego chowu mówią, że zrezygnują, nie zrezygnują. Słuchajcie, dają one bardzo dużo, raz, że pieniędzy, dwa, że miejsca pracy, trzy, że też bardzo dużo tego towaru leci za granicę, czy to kur, czy jajek, więc też ten chów dominuje u nas w Polsce. Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, chcąc, nie chcąc, żeby teraz parę tysięcy kur było na wybiegu. Jest to praktycznie niemożliwe. Może kiedyś się uda taki projekt zrealizować, natomiast wierzcie mi, że to jest potrzeba naprawdę wielu hektarów, żeby takie zwierzęta utrzymać, a tu też się to wiąże z różnymi większymi ryzykami, no bo po prostu kurki są pod chmurką, ale myślę, że też no, nie jest to nie do zrobienia. Wiem, że w Anglii na przykład
tam w Wielkiej Brytanii takie ruchy są poczyniane właśnie i idą w tą stronę, więc no zobaczymy, jak to się rozwinie. Może, słuchajcie, jest szansa, że kiedyś do czegoś takiego dojdzie, natomiast myślę, że w niedalekiej przyszłości 5-10 lat raczej nie będzie całkowitej likwidacji tego chowu klatkowego, natomiast świadomość ludzi jak najbardziej rośnie, ludzie cały czas nie chcą tych jajek spożywać i kupują właśnie jajeczka z wolnego wybiegu. Czym się kierują ludzie, którzy kupują z chowu klatkowego? No głównie właśnie tym, co powiedziałem, że po pierwsze dla nich to w ogóle te jajka, czy takie to jest to samo, bo dla nich to jest oszukaństwo. Po drugie kierują się ceną, bo te jajka są najtańsze, ze względu na to, że też koszty produkcji takiego jajka są najniższe. Dlatego też te jajka właśnie są najtańsze. Nie zwiększa się, słuchajcie, jakoś sprzedaż akurat tych jajek, jeżeli chodzi o chów klatkowy, ale też wierzcie mi, że nawet przez to, że teraz są ci zwolennicy tych jajek z wolnego wybiegu, czy tych kurek, które są właśnie szczęśliwe, chodzące sobie po wybiegu, to i tak jakoś bardzo, słuchajcie, nie zwiększyła się sprzedaż tych jajek w sklepie, może ze względu na to, że ludzie jak już to zakładają swoje małe hodowle albo tam kupują od kogoś, więc z takich małych hodowli, niekoniecznie właśnie z jakichś wielkich ferm, więc dlatego może się to nie zwiększyło. Co jest, słuchajcie, na plus, jeżeli mielibyśmy w ogóle bronić takich chów klatkowych, chociaż no wiem, że dla większości to w ogóle trzeba to skreślić definitywnie. No plus jest, słuchajcie, taki, że te zwierzęta są cały czas pod kontrolą. Faktycznie one są zamknięte w klatkach, to też nie jest tak, że one się, słuchajcie, do końca dziobią, bo żaden producent nie chciałby, żeby tam jego kury się podziobały aż do krwi, żeby padły, no bo to jest dla nich, nawet jeżeli ktoś patrzy bardzo mało humanitarnie na te zwierzęta, no to chodzi o kwestię zysku, więc nikt sobie nie pozwoli na to, żeby te zwierzęta, które dają mu jakieś tam pieniądze, żeby popadały. Więc mimo wszystko jakoś się tam dba o te zwierzęta. Cały czas mają dostęp do wody. Plusem, który no jakiś tutaj powiedzmy szukając jakiegoś plusu, słuchajcie, tego chowu klatkowego, no tutaj kury chodząc po wybiegu mogą jakiegoś natknąć się na jakiegoś drapieżnika. Tam nie mogą. Ewentualnie plusem może być to, że też w jakimś stopniu tutaj czy metale ciężkie, czy jakieś inne, słuchajcie, związki, kury mogą zjeść coś niepożądanego chodząc po tym wybiegu, natomiast tam dostają tylko to, co mają zlecone przez specjalistów. No nie jest to może jakiś, słuchajcie, argument, natomiast jakikolwiek, jaki mogę znaleźć właśnie na tą obronę. Też jeżeli będziecie, słuchajcie, karmić kury tylko i wyłącznie paszą pełnoporcjową, kury nie będziecie wypuszczać na wybieg i one sobie tak będą chodzić, to praktycznie smak będzie taki sam tego jajka. Tutaj się dużo nie różni, a szczególnie te wartości odżywcze, które w nim są. No wiadomo, tutaj nie będę mówił o minusach, bo minusów jest mnóstwo. Kury nie wychodzą, nie widzą światła słonecznego, dziobią się, mają ciasno, nie radzą sobie, szybciej padają. Nie traktuje się ich w sposób humanitarny, tylko traktuje się no bardzo, bardzo niefajnie, że są tylko po prostu maszynką, powiedzmy, do zarabiania pieniędzy, do tego, żeby nieść jajka, a tak nie powinno być. Także podzielcie się w komentarzach, jakie macie zdanie, co myślicie na ten temat. Też jestem ciekawy w sumie waszych opinii, chociaż się domyślam, jakie macie zdanie, ale możecie napisać, moi drodzy. Także ku świadomości ludzi, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, niech to się niesie ten odcinek, niech oglądają go inni. Do zobaczenia, moi drodzy, trzymajcie się, cześć.